Cześć, jestem Tomek z zespołu tworzącego w Eweo technologię ERF. Od wielu lat zajmujemy się tworzeniem rozwiązań umożliwiających zdalną kontrolę nad ekranami. Od jakiegoś czasu dzięki technologii ERF powstają i nie tylko w Eweo coraz ciekawsze produkty. Producenci kiosków, integratorzy AV, integratorzy transportu publicznego, a nawet firmy budujące nowoczesne windy wykorzystują ERF i nasze autorskie komputery ERF-boardy do tworzenia własnych produktów z ogromną wartością dodaną. Ty też możesz wykorzystać ERF do stworzenia własnego, posiadającego dużą wartość rozwiązania opartego o ekrany. Każdy z tych ekranów sterowany jest za pomocą playera ERF działającego na naszym ERF-boardzie. Każdy ERF-board umożliwia zdalne uruchamianie filmów, stron www, pasków informacyjnych i programów. Łączą się one z serwerem, z którego ty i twoi klienci możecie zarządzać przez webmenadżera z dowolnej przeglądarki. Ekran możesz dzielić na części, na przykład szablon HTML i filmy nad nim. Dzięki rozbudowanym uprawnieniom możesz ograniczyć dostęp użytkownikom tylko do wybranych playlist. Możesz też wymagać zatwierdzania przez kogoś filmów, zanim się odtworzą. Do jednego serwera możesz podłączyć urządzenia z różnymi typami ekranów, na przykład dotykowymi. To jest Lobo, 10-calowe dotykowe urządzenie będące częścią systemu rezerwacji sal. Tutaj mamy finalny produkt, a tak wygląda w środku. ERF-board A17, ekran z nakładką dotykową, paski LED-owe, Linux i Android i ERF Player. Na bazie takiego działającego zestawu możesz zbudować coś samemu albo wykorzystać nasz gotowiec. Z tych samych elementów możesz stworzyć coś zupełnie innego, na przykład ekran dla wind, dla transportu, licznik wchodzących i wychodzących klientów czy detektor temperatury ciała. Dla bardziej wymagających zastosowań stworzyliśmy A18i, przemysłowy komputer działający w trudnych warunkach. Stworzyliśmy też A72, najbardziej wydajny, posiadający największą ilość złącz. Jeżeli dysponujesz odpowiednią wiedzą i zasobami, możesz nawet stworzyć własnego ERF-boarda w oparciu o A18 Pro. Zapamiętaj, jeżeli masz zamiar tworzyć produkt oparty o ekrany, wybierz technologię ERF.